Dzień dobry, dzisiaj wyjątkowo, bo zajmiemy się aż dwoma książkami, więc można śmiało materiał określić mianem dwóch odcinków. Tak w każdym bądź razie będzie napisane w tytule. Zapach szkła autorstwa Andrzeja Ziemiańskiego to zbiór opowiadań, które ukazały się w ramach 12 i 13 tomu kolekcji Mistrzowie Polskiej Fantastyki. Pierwotnie wydanie zbiorcze opowiadań ukazało się 30 września 2004 roku, a wydawcą była Fabryka Słów. Serdecznie zapraszam do oglądania. Pierwsza część zawiera w sobie trzy opowiadania. Zapach szkła, bomba Heisenberga i legenda. Druga z kolei o jedno więcej. Waniliowe plantacje Wrocławia, lodowa opowieść, czasy, które nadejdą i Autobach nach Poznań. Opowiadanie służące również za tytuł książki zostało nagrodzone nagrodą imienia Janusza Zajdla w kategorii najlepsze opowiadanie w 2004 roku. No dobrze, a dlaczego w ogóle zdecydowałem się nagrać jednak jeden vlog, a nie dwa? Dla każdej z książki z osobna. Jak to zwykłem robić? Problem stanowi tutaj treść. Zwyczajnie w świecie książki są moim zdaniem za krótkie i bardzo ciężko mi o nich coś więcej opowiedzieć, bez zbędnego spoilerowania. Poza tym jest jeszcze inny powód. Historie przedstawione w pierwszej części są tak bardzo przeciętne, że nie miałem w sumie aż tak dużo o nich do opowiedzenia. Trudno szukać pozytywów, ani też szczególnych wad, przez co dość kiepsko się to recenzuje. A tak poza tym, skoro książki stanowią całość Zapachu Szkła, to chyba nic nie stoi na przeszkodzie. Szczerze powiedziawszy, dziwię się, jakim cudem Zapach Szkła otrzymał dość prestiżową nagrodę. To historia Marka Hoffmana, policjanta, który zajmuje się dziwną sprawą próby zabójstwa, będąca powiązana z wydarzeniami, w których uczestniczył w wieku 5 lat. Trochę zagmatwane. Choć początek był niezły, szybko okazało się, że wszystko to zmierza donikąd, a do tego spotykamy się z wyjątkowo odpychającymi i irytującymi bohaterami. Mamy postacie kobiece, które co drugie słowo wplątają słówka z angielskiego, a sam Hoffman jest tak bezpłciowy, że cudem jeszcze pamiętam, jak on się w ogóle nazywa. Z kolei bomba Heisenberga i legenda to historie ze sobą powiązane, mówiące o aparaturze, która pozwala użytkownikowi śnić to, co sobie wcześniej zaprogramował, i jak możecie się spodziewać, wszystko okazuje się być ciut inaczej niż powinno. To już jest trochę lepiej, historia jest zdecydowanie ciekawsza, ale postacie tak samo bezbarwne i odpychające jak wcześniej. Główni bohaterowie to Gusiew i Dietrich, a ja do teraz nie wiem, który był dokładnie którym i szczerze powiedziawszy w ogóle mnie to nie interesuje. Z tego powodu pierwszą część jestem zmuszony wam nie polecać. Inaczej ma się sprawa z drugą częścią. Tutaj historie stoją na o wiele wyższym poziomie, potrafią zaciekawić i skupiają się na licznych konsekwencjach działań gatunku ludzkiego w rozwoju technologii czy wojnie. Do tego każda z historii posiadała dość intrygujące, niejednoznaczne postacie, które w dodatku łatwo można polubić. A ponadto autor potrafił na przykład w lodowej opowieści dość zgrabnie przepleść ze sobą elementy science fiction i fantasy. Jakie jednak mają wspólne kiepskie elementy obie książki? Na pewno jest to kreacja postaci kobiecych. Serio, mamy tutaj powtórzenie schematu z Ahai, że kobieta albo ma świecić swoimi walorami na prawo i lewo, albo świecić swoimi walorami na prawo i lewo. Nawet główna bohaterka legendy ma scenę, gdzie tak od siebie zaczyna się rozbierać przed jednym z bohaterów i dobiera się do niego. Poza tym w ostatniej historii drugiej części pojawia się jeszcze czarnoskóra postać kobieca, więc jakżeby inaczej trzeba ją było nazwać czekoladką. Do tego zakończenia Zapachu Szkła czy czasów, które nadejdą, pierwszych historii obu książek, delikatnie mówiąc, są. Pojawiają się nagle bez odpowiedniego podbudowania klimatu, przez co ja jako czytelnik odczułem spory niedosyt brakiem wyjaśnień. Moim zdaniem jest to przede wszystkim kwestia tego, że to krótkie opowiadania, gdzie sporym problemem jest przedstawienie całej historii na łamach kilkudziesięciu stron, odpowiednio dopinając wszystkie wątki, o czym mówiłem na przykład w ramach recenzji Opowieści z Imperium. Autobach nach Poznań, autor mnie znowu zamęczył opisem bitwy, podobnie jak to było w Ahai, gdzie dzielni żołnierze polscy, wspomagani przez najemników, walczyli z wrogiem. Na szczęście była to mniej ważna część książki, więc reszta historii, poza czekoladką oczywiście, szczególnie zakończenie, bo to nie jest tak, że wszystkie są jakieś złe, na plus. Pani Ziemiański jest z Wrocławia i naprawdę widać, że kocha to miasto. Większość historii ma właśnie miejsce w tym mieście i to, w jaki sposób opisuje jego wygląd, budowę czy ulicę, z jakim natchnieniem to robi, świadczą o dużym przywiązaniu do niego. I może te książki doceniłby bardziej ktoś, kto jest z Wrocławia, ale jedyne, co mam wspólnego z tym miejscem, to to, że to historyczna stolica Śląska.
To by było na tyle. Pierwszą część odradzam. Druga jest całkiem w porządku, jeśli uznajemy, że przymykamy oko na niektóre treści. Co do jakości druku czy okładek, to jest całkiem w porządku. Jednak zastanawiające jest dzielenie tego tytułu na dwie części. Przecież drugi tom Pana Narodowego Ogrodu miał 500 stron bez podziału na części, więc skąd tutaj taka decyzja? Chęć zarobienia większych pieniędzy? Chyba tak. No nic, to wszystko na ten odcinek. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.